Witamy wszystkich w programie Rozmowy przy ruterze Dzisiejszym gościem Monika Mazur, wspaniała wokalistka, skrzypaczka. Nie chcę już za dużo mówić, może coś zostawimy na później. Zapraszam, opowiedz coś trochę o sobie. Mam na imię Monika, pochodzę z Łężan i wychowywałam się tutaj na Podkarpaciu. Myślę, że jestem osobą, która ma dość dużo wszelakich zainteresowań. Przede wszystkim interesuję się muzyką i z muzyką też jestem związana zawodowo. Moja przygoda muzyczna zaczęła się już w wieku kilku lat, kiedy to zaczęłam jeździć na konkursy wokalne, na które posyłał mnie mój tata. Później rodzice zdecydowali się zapisać mnie do szkoły muzycznej. Było to w wieku siedmiu lat. Zaczęłam się tam uczyć grać na skrzypcach. Następnie po szkole muzycznej poszłam na Akademię Muzyczną, na studia muzyczne. Także cała ta moja droga muzyczna była dość długa, ale bardzo owocna i uważam, że bardzo dużo się nauczyłam. Po drodze w czasie tej mojej edukacji muzycznej uczestniczyłam, grałam i śpiewałam w różnych zespołach. Między innymi śpiewałam w studio piosenki Swing w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Które prowadziła i nadal prowadzi wspaniała pani Lucna Durał. Także tych różnych zespołów, tych różnych aktywności muzycznych mm -hmm. po drodze przewijało się bardzo dużo. Od czasu na czas, jakbym słyszała, nadal, jak przychodzisz przez. Natomiast, kiedy poszłam na Akademię Muzyczną, studiowałam tam skrzypce klasyczne. A jak to na Akademii Muzycznej wygląda? Trzeba było ćwiczyć bardzo dużo, nieraz po kilka godzin dziennie. Także to moje śpiewanie odeszło tak bardziej na drugi plan. Na szczęście, jeszcze w trakcie moich studiów muzycznych, powstał zespół Ukoja, w którym cały czas uczestniczę. Właśnie, może opowiedz też trochę o Ukoi, bo tam też się udzielasz wokalnie, również grasz na skrzypcach. Tak, dokładnie. Ukoja jest to zespół, który założyła Karolina Patla z Krosna. Jest to zespół w klimatach etnicznych, folkowych. Gramy bardzo dużo też muzyki inspirowanej Bałkanami, ale ogólnie taką muzyką etniczną z różnych stron świata. W momencie, kiedy powstał zespół, i dołączyłam do niego. Miałam okazję właśnie bardziej też pokazać się w takiej muzyce. A nie ukrywam, że właśnie taką muzyką i takimi klimatami etnicznymi, ludowymi, folkowymi bardzo się też interesuję. Też porozmawiajmy o tym, co było ostatnio, czyli The Voice of Poland. Jak to wyglądało? Skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w takim programie? Jak było bo to już trochę minęło czasu, od kiedy program został wyemitowany, patrzyłaś też na siebie w telewizji, później na te, na te nagrania, troszkę już może ochłonęłaś z emocji i jak to wyglądało, jakie, jakie, jakie przemyślenia? Hmm. Moja decyzja o wzięciu udziału w castingu była dość spontaniczna. Szczerze powiem, że wcześniej śledziłam ten program, ale nigdy nie przypuszczałam, że będę miała okazję się tam znaleźć. W momencie, kiedy zobaczyłam, że odbywa się casting, pomyślałam sobie, że a może, może warto spróbować. Casting, jakby pierwszy etap castingu, odbywał się online. Trzeba było wysłać dwa nagrania jedno z nagrań które zdecydowałam się wysłać to była pieśń ludowa jej krywaniu piękna piosenka góralska, też bardzo bliska mojemu sercu. Stwierdziłam, że po prostu tak postawię na siebie, pokażę na castingu to, co mi w duszy gra tak najbardziej, czyli właśnie ta muzyka ludowa. No i myślę, że spodobało się, skoro produkcja stwierdziła, że, że chcą mnie zakwalifikować. Porozmawiajmy jeszcze o tym, jak, jak casting wyglądał. Mówiliśmy tutaj o w tym pierwszym etapie internetowym, czyli zgłoszenia, wysłałaś dwa utwory. Później... Co później? Wstępny etap castingu odbywał się drogą online. Trzeba było wysłać dwa utwory. Tak jak wspominałam, jeden to był utwór Hejkrywaniu. Krywaniu, a tak w ogóle to nagrywany tutaj w studio. Także... Tak, nagrywane tutaj w studio. Także cieszę się, że ponownie mogę tutaj być. Następnie dostałam wstępną decyzję o tym, że zakwalifikowałam się do programu. No i później już musiałam pojechać do Warszawy, gdzie była wstępna praca już nad utworem, który śpiewałam na przesłuchaniach w ciemno, czyli jeszcze w zielone gramy. Na początku była dobierana tonacja, aranżacja, próby też z zespołem. Dopiero po tych wszystkich przygotowaniach Mogłam stanąć na scenie już tak oficjalnie przed fotelami podczas przesłuchań w ciemno. Także zanim jeszcze stanie się w studio, na scenie, przed fotelami, jest jeszcze dość długa droga wszelakich różnych przygotowań. To może o tym etapie, do którego już doszliśmy, czyli scena. Stanęłaś na scenie. Pierwszy raz w telewizji pewnie. Chociaż. Rozmawiamy tutaj już z doświadczonym muzykiem. Nieraz na pewno też z Ukoją mieliście różne występy, czy to w różnych salach, takich większych, mniejszych, czy, czy na żywo koncerty, ale telewizja pierwszy raz. W takiej telewizji, właśnie takiego dużego formatu, miałam okazję pierwszy raz uczestniczyć. I szczerze mówiąc, no nie spodziewałam się, że uda mi się w ogóle kiedykolwiek pojawić w telewizji. Także szczerze mogę powiedzieć, że emocje są tam ogromne. Samo wyjście na tą scenę wymaga no, bardzo dużo odwagi. Ja ogólnie tak starałam się do całego tego przedsięwzięcia podchodzić tak dość na luzie, spontanicznie, bo taka też była moja decyzja o wzięciu udziału właśnie w tym programie. Aczkolwiek, no, jak, już, jak już się stoi na tej scenie, to są ogromne emocje. W telewizji mogą Państwo zobaczyć, że wygląda to naprawdę niesamowicie. Ta cała scena, światła, widownia, fotele odwracające się, ale na żywo szczerze mogę powiedzieć, że są to jeszcze, jeszcze większe emocje. Powiedz nam też więcej o samym występie, przygotowaniach do tych występów. Również może o tych emocjach, czy to był bardziej taki stres, czy stres taki pozytywny, który motywuje? W momencie, kiedy stanęłam na scenie, miałam zaśpiewać piosenkę przed fotelami, czułam, czułam lekki stres, aczkolwiek był to stres taki bardziej motywujący. Starałam się nie myśleć o tym, ile osób będzie mnie oglądało później w telewizji, ponieważ myślę, że wtedy stres byłby jeszcze większy. Natomiast to, co tak działało na korzyść, to cała atmosfera w studio. Naprawdę, scena na żywo w studio robi przeogromne wrażenie. Dodaje bardzo dużo energii i na mnie działało to tak bardzo motywująco. Jak się czułaś? Tej pierwszej piosence jeszcze w Zielone Gramy. Jakie, jakie przygotowania też do, do stanięcia na scenie, do tego pierwszego utworu? Jak, jak w ogóle jakie emocje przy, przy obracaniu tych foteli Ci towarzyszyły? Bo to też na pewno ciekawe, ciekawe doświadczenie. Przede wszystkim w piosence jeszcze w Zielone Gramy bardzo dobrze się czułem. Ja bardzo lubię tą piosenkę. Już kiedyś miałam okazję śpiewać tę piosenkę w studiu piosenki Swing. Z tym, że wtedy w troszeczkę innej aranżacji. Poprzednio śpiewałam ją w aranżacji takiej, jaką wykonuje Magda Umer. Natomiast w programie miałam okazję tę piosenkę zaśpiewać w aranżacji Dariusza Zawiałow, więc już troszeczkę inaczej. Szans niedostrzeżonych tyle, i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze zielone gramy. Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze pobudzą róg szalony. Ale uważam, że też w tym klimacie bardzo fajnie ta piosenka potrafi wybrzmieć. No, sama starałam się zaśpiewać ją jak najlepiej, ale chciałam też pokazać w niej coś takiego swojego, czyli starałam się włożyć małą wokalizę etniczną, czyli pokazać też tą taką moją odsłonę ludową. Bardzo fajnie mi się śpiewało na scenie. W ogóle w studio są wspaniałe warunki. Myślę, że takiej ogromnej motywacji dodaje też zespół, z którym uczestnicy mają okazję występować. Są to profesjonalni muzycy. Też idąc tam do programu raczej starałam się na nic konkretnego nie nastawiać, ponieważ wiadomo, różnie, różnie to wygląda, ale w momencie, kiedy odwróciły się fotele Tomsona i Barona oraz Marka Piekarczyka, myślę, że w podobnym momencie bardzo się ucieszyłam. Byłam też lekko zaskoczona, ale przede wszystkim bardzo się cieszyłam, że odwrócił się Marek Piekarczyk. Dlaczego właśnie Marek Piekarczyk? Dlaczego Marek Piekarczyk? Bardzo chciałam iść do Marka Piekarczyka, ponieważ wydaje mi się on przede wszystkim bardzo otwartym, dobrym i szczerym człowiekiem. Myślę, że szczerze mogę powiedzieć, że jest to człowiek, który w każdym potrafi znaleźć bardzo dużo pozytywnych cech i wydobyć te takie najlepsze oraz potrafi bardzo docenić, dodać motywacji, takiego powera. Jest to też osoba, która bardzo stawia na taką polską twórczość. A ja nie ukrywam, że bardzo lubię polskie piosenki, polskie teksty, polską twórczość, które mają bardzo dużo pięknych prawd do przekazania. I myślę, że Marek jest człowiekiem, który też to bardzo docenia, dlatego też zawsze stara się dawać osobom ze swojej drużyny polskie piosenki. Wiadomo, różnie to wygląda, ale myślę, że jednak te polskie piosenki u niego w drużynie dominują. Dlatego właśnie stwierdziłam, że fajnie będzie być u niego w drużynie, ponieważ będę mogła się też wykazać w polskim repertuarze. Opowiedz nam, Monika, jeszcze proszę o tym, czy jesteś zadowolona z programu? Co, co ci dał udział w tym programie? Była to dość spontaniczna decyzja, na nic się nie nastawiałam, ale bardzo dużo fajnych rzeczy z tego udziału wyniknęło. Myślę, że program. Yy, jest taką idealną okazją do takiego wyjścia ze swojej strefy komfortu i też pokazania się szerszej publiczności. No, niejednokrotnie było dość dużo pracy w szybkim tempie, trzeba było się uczyć utworów nowych w bardzo krótkim czasie, uczyć się całych tekstów na pamięć. Była to dość szybka praca i taka praca pod presją. Często były też takie momenty stresujące. Czyli doświadczenia takiego scenicznego i takiej pracy pod presją się nauczyłaś? Tak. I raczej na plus. Dokładnie. Myślę, że bardzo dużo mi też dało moje wcześniejsze doświadczenie muzyczne oraz sceniczne. Dlatego już miałam jakieś podstawy do pracy, właśnie tam w studio. Ale w samym studio bardzo dużo też nowych, nowych rzeczy się nauczyłam. Myślę, że zadziałało to na korzyść, jeżeli chodzi o taką otwartość i otworzenie się właśnie też na jakieś takie szersze grono publiczności, na pokazanie się. To, co jeszcze chciałabym tak docenić, to przede wszystkim ludzie, których miałam okazję poznać w tym programie. Mówię tutaj głównie o uczestnikach, ponieważ naprawdę poznałam. Przewspaniałe osoby, wszyscy bardzo się wspierali, mieliśmy wszyscy za kulisami taką, no myślę, że mogę powiedzieć, że rodzinną atmosferę. Są to wspaniałe osoby, świetni wokaliści, także myślę, że zasługuje każda z tych osób na, na duże uznanie. Ja oczywiście trzymam kciuki za, za pozostałych uczestników, którzy, którzy przeszli dalej, ponieważ wiadomo, Odcinki na żywo jeszcze trochę będą trwać, także trzymam kciuki, ale bardzo jestem też zadowolona ogólnie z całej kadry, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o team beauty, ponieważ bardzo ważne jest też to, żeby dobrze się zaprezentować, to bardzo ważny jest też wygląd, jakby cała, cała produkcja, cały team beauty bardzo o to zadbali, dzięki czemu też mogłam fajnie się poczuć na scenie, w różnych ciekawych stylizacjach, fryzurach, także myślę, że to jest też takie, takie fajne doświadczenie jeżeli chodzi o pracę w telewizji, też od strony takiej właśnie tutaj wizualnej. Także myślę, że to też mi tak dużo dało. Czyli pro program polecałabyś ludziom, którzy by chcieli spróbować, żeby, żeby same, samemu pokonywać, tak jak mówiłaś, te wewnętrzne takie bariery? Dokładnie. Uważam, że warto. Się zgłosić, yy, mimo iż czasami ktoś może myśleć, że, a może się nie nadaje. Wcale nie. Ja myślę, że naprawdę warto, że a nuż może coś, coś z tego fajnego wyjść. Także każdemu polecam. Myślę, że jest to wspaniała okazja, żeby się dużo nauczyć, poznać wspaniałe osoby i też podszkolić swój warsztat wokalny. Dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie do naszego. Studio do programu jeszcze roczkującego, bo to pierwszy dopiero odcinek Rozmowy przy Ruterze. Mamy nadzieję zobaczyć Cię jeszcze w następnych odcinkach, w których możliwe, że opowiesz nam trochę więcej jeszcze o całej swojej działalności, bo tej działalności jest więcej, tak jak wspominałeś, również to jest zespół KOJA, to są zespoły ludowe w Krakowie. Może również coś nagramy. Mam nadzieję. Bardzo chętnie. Mam nie. nadzieję na cały utwór jeszcze w zielone gramy. Fajnie by to było wykonać. Myślę, że jest to dobry pomysł. Dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo za rozmowę i za tą wspaniałą atmosferę.